Witam, z tej strony Rafhard. W dzisiejszym odcinku jedziemy dalej sceną w dół. Słuchajcie, modelarstwo ma dużo wspólnego z manicure i pedicure. Sam kupowałem rzeczy, które były przeznaczone właśnie do manicure, do pedicure. Sprowadzałem je z Chin później, bo to było po taniości. Później okazało się, że większość tych rzeczy jest marnej jakości. I tutaj na Allegro też możecie znaleźć właśnie takie rzeczy, które są sprowadzane typowo z Chin, są marnej jakości, czasami mogą się po prostu kruszyć i tak dalej, także to nie są profesjonalne produkty, które możemy kupić w sklepach modelarskich. Ale ceny są dosyć fajne. Jeżeli ktoś ma jeszcze Smarta na Allegro, no to wtedy może sobie tutaj pozwolić na tańsze zakupy. W modelarskim dzisiaj tam jeden pilnik kosztował w granicach tych chyba 4 zł. Tutaj mamy 10 pilników za 8 zł, czyli teoretycznie jest to opłacalne pod warunkiem, że to jest dobra jakość. A tego wam nikt nie zagwarantuje, bo może się okazać, że to się wam wykruszy się tutaj to i tyle będzie z tego. No ale dobra. Słuchajcie, dodajemy do koszyka. Więc tak, pilniki. Taki podstawowy zestaw. Pilniki, w ogóle o aerografii nie myślimy. Jakieś obcinaczki. Obcinaczki do skórek. 168 osób kupiło takie obcinaczki. Czy one się nam nadadzą do tego, żeby wycinać nimi modele? 4,56 ocen, 4323 osoby, które kupiły je do obcinania paznokci albo skórek. Tak średnio, powiem wam. Już tutaj trenowałem ten temat. 29, no ale to i tak, kurczę, 29 zł, to i tak nie jest tam... Zwykłe, że tak powiem, obcinaczki modelarskie mogą kosztować podobnie. Tutaj mamy za 22 zł cały zestaw w kolorze czarnym. Mamy nożyczki. O, to można... Jak zaczynałem modelarstwo, to też, kurnia, kradłem mamie taki zestaw i go używałem. Także to był pierwszy zestaw właśnie takich narzędzi modelarskich. Ale dobra, słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy tu mamy jakąś jeszcze podział po lewej stronie na rzeczy pędzelki. Tak, proszę bardzo, pędzelki, jak najbardziej, tak, 11 to jest drogo, tu, o proszę, dodaj do koszyka, pędzelki, kupuj dalej. Mamy zestaw pędzelków 15, z tym, że one się rozpierdzielają, bo wylatuje tutaj to metalowe coś i one nie wyglądają tak ładnie jak na tym zdjęciu, uwierzcie mi. Zresztą nie ma, czy wiadomo, no za 6,50 nie ma co oczekiwać jakości takiej, jak kupicie dobry pędzel w sklepie modelarskim. To jest jasne. A, ale możecie kupić, no kurczę, ja też z tego korzystam, no czasami. Tylko że to się bardzo szybko zużywa. Tutaj mamy... Tu jest cały szereg, więc tutaj taki wam zestawik jeden wystarczy absolutnie na początek. Więc mamy, co mamy tu w koszyku? Mamy pilniki i mamy pędzelki. Z pędzelków to by było chyba na tyle. Chociaż tutaj, kurczę... Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Nie, no taki zestaw nam w zupełności wystarczy. No. Na początek przygody jak najbardziej, tak. I teraz tak, mamy pędzel, kuferki to nie, patyczki, no patyczki też mogą się przydać do jakiegoś nakładania, chociaż do nakładania szpachlówki to czegoś innego można używać, te patyczki to tak też mogą się przydać, aczkolwiek niekoniecznie. Pojemniki, pudełka, przyrządy do manikur, szczoteczki, waciki. Dobra, spróbujemy jeszcze tutaj nożyczki. Czy to jest tutaj jakieś... Tak jeszcze patrzę tutaj. Czy mamy coś tutaj z nożyczkami? A, tutaj są. Bardzo dużo tego.
To jest do skórek, ale to się idealnie nadaje, ta końcówka tutaj, do nakładania szpachlówki. Ta tutaj zresztą też się nadaje do ten. I teraz dodaj do koszyka. Dobrze by było znaleźć to wszystko u jednego sprzedawcy, nie? Ja tylko to na razie dodaję, żeby zobaczyć po prostu, ile nam tutaj wyjdzie. Spróbujemy znaleźć jakieś takie w miarę rozsądne. No, tu 54 zł, no to już macie. No, tu są jakieś obcinaczki, ale sam kształt, jak gdyby tutaj, jak widzicie, nie jest dobry, bo ona będzie ściskać będzie ten plastik, nie będzie ciąć, tylko będzie ściskać. Więc musimy sobie znaleźć takie obcinaczki, które mają jak najmniejsze, no ale to 29 zł, to też jest przesada. No ten tutaj, teoretycznie też tego kiedyś używałem, ale to było bardzo, bardzo dawno temu i później przerzuciłem się po prostu na typowe do obcinaczki do plastiku. Tu też może takie, są takie jeszcze do skórek. Na prost one się mogą do czegoś nadawać. No te ewentualnie, albo te. Też tutaj, ale to tak jak powiedziałem, to też wszystko jest. Zdjęcie nie oddaje często tego, co naprawdę dostajemy, bo to jest wszystko chińszczyzna i może się okazać, że przyjdzie jakiś gniot naprawdę i tutaj nic z tym nie zrobimy. 79, to też fajna cena. 79 zł za obcinaczki. O, 23 zł, ale to też jest, to już mamy takie zwykłe do elektryki. Obcinaczki. O, tu jest coś chyba, ale nie, to też jest taki ze z takim ściskiem, jak gdyby. Tu są w miarę ok. Ja mam podobne, tylko bez tego tajtutaj wichajsterka. Ale dobra, my szukamy jeszcze czegoś tańszego. Szukamy jeszcze czegoś tańszego. Nie wiem, czy dostaniemy to coś tańszego. Dobra, wprowadźmy sobie może parametr jakiś. Wprowadźmy sobie parametr ceny. Interesują nas do 10 zł. Ma być tanio. I zobaczymy tutaj. Po popularności mamy. Tak, popularność największa. Tu są proste nożyczki. W miarę proste chyba. Nie, nie są proste. O. Te są proste. Kupuj dalej. Tutaj mamy 500. Dodaj do koszyka. Przyda nam się też. Spoko. Okej. Tu mamy cały zestaw za 9 zł, 9,90. No nie, no chyba nic nie wynajdziemy takiego jakiegoś super. Tak mi się wydaje, więc dodamy po prostu jakieś randomowe te i tyle. I wyszło 36,96, czyli jeszcze jakbyśmy coś dodali, może jeszcze jeden zestaw pędzelków, to byłoby, jeżeli mamy smarta, to byłoby bez kosztów transportu. Także widzicie, jest to jakieś rozwiązanie, cztery dyszki i tak, możemy wyciąć, mamy pincetę, mamy tutaj nożyczki, mamy coś do nałożenia szpachlówki, mamy pędzelki, mamy pilniki, więc teoretycznie 40 zł. Tylko, no, tak jak mówię, no, z jakością to bywa różnie. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.